Witamy wszystkich miłośników naszych konkursu Orki. Miało się zaczynać w tą sobotę. W tą sobotę miało się zaczynać nasza impreza, ale wiadomo, nie odbędzie się. Mieliśmy w ogóle zaczynać sezon traktorowy w Lubecku. No i się nie odbędzie z powodu koronawirusa, ale myślę, że to nadgonimy i wszystkich. No na bieżąco będziemy informować o naszych. Będziemy informować, nie? Naszych planach. No ten koronawirus troszkę pokrzyżował nam plany. Były ambitne, chcieliśmy dalej kontynuować to, co pan Józef zapoczątkował w tym Lubecku. Tą pasję do tych starych maszyn, ciągników, do tej Orki. Przedsmak tego, że jednak nie odbędzie się ta Orka, zrobiliśmy krótki taki pokaz u pana Józefa na gospodarstwie rolnym. Pokaz mucenia mucarnią MZC 48 albo 9, albo 4B. 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 Lublinianka. Lublinianka. Lublinianka, bo mieliśmy te zboże naszykowane na właśnie na tą imprezę 9 maja, no ale musieliśmy to wymucić, bo już się myszki zainteresowały tym. No, a kury potrzebują zboże. Nie? Tak. Na bieżąco będziemy informować. Będziemy na bieżąco robić filmiki różne też ze skansenu z Lubecka. Będziemy co jakiś czas, musimy działać teraz internetowo. Nie? Tak. Po koronawirusie zapraszamy serdecznie do Lubecka, do skansena. Przy Kościelnego. No. Serdecznie pozdrawiamy. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie spotkamy się w tej naszej silnej grupie. I chciałbym jeszcze dodać, bo piszecie na Facebooku, że przyjedziecie do nas 9. Nie, odradzamy, żeby nie przyjeżdżać. Jak ktoś już tam jest w trasie, to może tam przejechać sobie, ale będzie tam pusto, tam rośnie trawa, zboże zasiane, no i odradzamy. Myślę, że to nadrobimy kiedyś. W tym roku mieliśmy mieć 4. edycję konkursu Orki. Jest to związane ze świętym Izydorem Oraczym. Tak wszystko nam już dobrze szło. W tym pierwszym roku mieliśmy tak mokro. Mieliśmy tam różne kłody pod nogami. No ale teraz w tym roku byliśmy tak wszyscy przygotowani. No i niestety nie możemy tego zrobić. Serdecznie zapraszamy do oglądania naszego filmiku, któryśmy stworzyli. No i pozdrawiamy wszystkich naszych miłośników i tu z regionu i spoza regionu, którzy zawsze nas wspierają dobrym słowem, zdaniem, myślą. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Teraz ranek leje, a ja spuszczę auto na dół, wiesz? Jest woda zaś. Start, paliwo. No Józek!
No i to są efekty tych omłotów. Mamy taką mieszankę zbożową. Owiec, jęczmień, pszenica. I tyle namłociliśmy dzisiaj. No, udział w czwartym konkursie Orki deklarowało 70 traktorów i kolekcjonerów z całej Polski. I w tym roku pierwszy raz kolekcjonerzy mieli przyjechać z Republiki Czeskiej, no ale wiadomo, nie dojadą już, żaden nie dojedzie. No, dziękujemy wszystkim za obejrzenie naszego pierwszego filmiku. Myślę, że z biegiem czasu będziemy się poprawiać. Następny filmik będzie w skansenie u nas w Lubecku. No i do następnego.